te leki, to wszystko było bardzo przerysowane. Tak, i na pewno, jeśli osoba zmaga się z jakimś problemem, to raczej z tego, co wiem, z tego, co znam, znam wiele takich osób, które mają różne problemy i one bardziej to kryją w sobie i jest im ciężko w środku, a nie żeby pokazywać to, nie wiem, setki, tysiącom osób. No właśnie. Żeby robić, nie wiem, jakąś litość wzbudzać, to nie jest... A wchodząc do programu, każdy musiał przejść przez psychologa, w sumie miał rozmowę z psychologiem, więc ona też miała tą rozmowę i mogła też powiedzieć, że ma jakieś może zaburzenia, problemy, coś w tym stylu, ale... Bo miała. I przyznała się nam do tego. Dokładnie. W programie. Więc no... Chciała, to sobie po prostu poszła, no i tyle, no. Serio. No, a te leki, no to naprawdę, moim zdaniem właśnie, jeśli ktoś ma prawdziwy problem, to o nim tak głośno nie mówi. Nie mówi się o lekach, żeby po prostu skierować całe światło na siebie, tak naprawdę. Po prostu się leczysz i tyle. Kochani, zapraszam Was do wsparcia zbiórki Stajnia nad rozlewiskiem.pl, którą tak naprawdę organizują przeambitni.pl i wspieramy w ten sposób rodziny ukraińskie, które tam znalazły schronienie. Bądźmy z nimi oczywiście sercem, ale także i wspomóżmy ich finansowo, bo oni tego potrzebują, więc i bądźmy obojętni i liczę na Was.